Serdecznie, drodzy Państwo, dzisiaj rozpoczynamy akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Krakowie. Nie jest to epizod odosobniony, ponieważ akcja jest ogólnopolska, prowadzona ramię w ramię struktury Ruchu Palikota i Ruchu Młodych, czyli naszej młodzieżówki, zajmują się właśnie tym projektem. Nie bez przypadku podjęliśmy ten temat, ponieważ tak naprawdę zawsze staramy się wsłuchiwać głos obywateli i do biur w całej Polsce przychodzą mieszkańcy, którzy do biur partii naszej w całej Polsce przychodzą mieszkańcy, którzy no, mówiąc wymownie, mają Straży Miejskiej już serdecznie dosyć. Dlaczego mają dosyć? O tym w dalszej części. Bardzo proszę. W jakimś mieście Państwo zbieraliście podpisy, czy Kraków jest pierwszym? Kraków nie jest pierwszym miastem. W wielu miastach już zbieraliśmy podpisy, w wielu miastach podpisy są już zebrane. W wielu miastach zostaną przeprowadzone referenda w tej sprawie, ponieważ uzyskaliśmy właściwą właśnie dla tych miast liczbę podpisów pod referendum. Jakie to miasta? Jakie to miasta? Drodzy Państwo, to jest na pewno Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia. Wiem również, że sprawa dotyczy Bydgoszczy, Lublina. No mógłbym wymieniać bez końca tak naprawdę. Wiem, spotykamy się z ogromną sympatią i aprobatą dla tego pomysłu. Czy ten obywatelski projekt ustawy ma zakładać całkowitą likwidację Straży Miejskiej, czy jej wykształcenie w jakąś inną formację, nadanie innych prawnych? Widzimy taki stopień dezaprobaty ze strony obywateli, że zakładamy całkowitą likwidację Straży Miejskiej i przeniesienie tych środków na inne cele. Czyli na przykład na cele związane z kulejącą edukacją, na cele związane chociażby z monitoringiem, bo wiele miast w Polsce, w tym również w Krakowie, posiada miejsca, w których obywatele nie czują się bezpiecznie i w których nie ma monitoringu. No a w naszej ocenie i w ocenie obywateli interwencje Straży Miejskiej no, są poniżej krytyki. I z tej ankiety wynikło między innymi, że mieszkańcy są niezadowoleni przede wszystkim z braku efektu działań Straży Miejskiej, a także z braku reakcji albo zbyt późnej reakcji. Wśród największych problemów wskazali również niekompetencje oraz to, że Straż Miejska ma zbyt wąski zakres uprawnień i po prostu w niektórych momentach nie jest w stanie interweniować. I w poważniejszych przypadkach wzywana i tak zawsze jest Straż Miejska. Policja, przepraszam oczywiście. Dodatkowo w Krakowie bardzo głośno było w ostatnim czasie o przypadkach pobić, nadużyć siły czy też łapówek, których strażnik rekordzista wziął aż 90. Więc tutaj rodzi się pytanie, czy naprawdę chcemy służby, która ma takie problemy i która tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji, ponieważ policja w tym momencie już ma zdecydowanie szerszy zakres praw i spokojnie mogłaby obowiązki Straży Miejskiej przejąć. A kto by się miał zajmować tym, co teraz zajmuje Straż Miejska? Policja. Tak, można stworzyć oddział policji, która powinna się tym zajmować. Oczywiście oddział ten musiałby zostać zdecydowanie zmniejszony, bo wiemy, że w tym momencie Straż Miejska zajmuje się głównie zakładaniem blokad, czy strefami ograniczonego ruchu i parkowania, czy też kontrolą i nękaniem ulicznych sprzedawców, więc spokojnie można zmniejszyć oddział, który liczy w tej chwili 500 strażników miejskich do znacznie mniejszej liczby policjantów, którzy mogliby się tym zajmować. Jakie to by przyniosło oszczędności? Straż Miejska kosztuje nas w tym momencie 30 milionów złotych. Na ten rok to jest 29 milionów z hakiem, czyli przez ostatnie 6 lat to było 180 milionów. To są gigantyczne oszczędności, jeżeli udałoby się Straż Miejską zlikwidować. A czy policja będzie w stanie podołać obowiązkom? A czy policja będzie w stanie podołać takim obowiązkom? Bo chodzą słuchy, że po prostu nie będzie takiej możliwości. Liczymy na kompetencje policji i na to, że będą w stanie to zrobić. Są od tego, żeby zapewniać bezpieczeństwo. Tylko, że już teraz są mają za małą liczbę etatów do tych... Dlatego trzeba również część pieniędzy z likwidacji Straży Miejskiej, tych, które zostałyby zaszczędzone, przeznaczyć na dofinansowanie policji. Kiedy Państwo chcecie ten projekt obywatelski
przedłożyć do Sejmu? Jak dużo czasu sobie dajecie na zebranie podpisów, ponieważ... Gośka, zapędziło. To nie do Sejmu, tylko do Rady Miasta, ponieważ jest to obywatelski projekt uchwały składany do Rady Miasta. Potrzebujemy 4000 podpisów, więc w momencie, kiedy te podpisy zbierzemy, będziemy go składać. Zakładamy, że będzie to do końca lutego, ponieważ akcję zbierania podpisów już rozpoczęliśmy. Idzie nam bardzo dobrze, także... W jakich miejscach miasta zbieracie te podpisy? Czy w swoich biurach, czy w miejscach publicznych? Drodzy Państwo, jest to też znakomita okazja do tego, żebyśmy zaktywizowali struktury i dzisiaj widzimy się tu w pewnej reprezentatywnej grupie ludzi dla Państwa, żeby przekazać tę informację. Natomiast nasi działacze w klubach dzielnicowych już prężnie pracują i w klubach środowiskowych, w swoich środowiskach, w swoich społecznych, lokalnych społecznościach i branżach także zbierają te podpisy. Także jakby spodziewamy się, że nie tylko uzbieramy oczywiście te minimalne 4000, ale uzbieramy kilkadziesiąt tysięcy i będziemy starali się wywrzeć pewną presję społeczną, bo wiemy, jak kończy się niesłuchanie tej presji społecznej, głosu społecznego, na przykład w przypadku ACTA. Także o taką presję społeczną w pozytywnym tego słowa znaczeniu nam chodzi. Ale Państwo nie macie żadnego przedstawiciela w Radzie Miasta Krakowa. Trudno będzie przełożyć inicjatywę społeczną na polityczne głosowanie w Radzie Miasta. Jak zamierzacie to przebaczyć? Bo przecież większość ma Platforma Obywatelska, która jest obecnie w porozumieniu z prezydentem Maciejowskim. Jeśli oni nie będą chcieli likwidacji, to będzie nie dojdzie. Będziemy do skutku w tym momencie wywoływać właśnie tę presję na włodarzach miasta, dlatego że wiemy, że w końcu takie rzeczy jednak dochodzą do realizacji, ponieważ tak było przy ACTA i tak było przy wielu innych projektach, gdzie nieposłuszeństwo wobec społeczeństwa kończyło się w najgorszy sposób, jaki możliwy. W przyszłym roku mamy wybory samorządowe i władza zostanie rozliczona z tego, że zlekceważyła głos obywateli. Proszę powiedzieć, tylko w Krakowie, w innych miastach postulujecie o to, żeby zlikwidować Straż Miejską? Jeszcze raz. Prezydencie, co Pan na pomysł ruchu Palikota i na likwidację Straży Miejskiej? Czy to jest w ogóle możliwe w Krakowie? Proszę Państwa, jeżeli mówimy o strażach miejskich, to sądzę, że aczkolwiek też mam pewne wątpliwości, można mówić o likwidacji straży miejskiej w miejscowościach, gdzie jest 5-6 strażników, tak jak w większości małych miasteczek. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nasza straż to jest 450 osób, budżet 30-milionowy i to jest straż, która wypełnia swoje funkcje, których jeszcze im przybędzie w związku na przykład z całą akcją związaną ze śmieciami, bo oni będą też kontrolować, czy są te umowy pozawierane. Proszę Państwa, to jest wszystko populizm. To jest moim zdaniem czystej wody populizm. Likwidacja Straży Miejskiej, proszę zwrócić uwagę na dlaczego została powołana Straż Miejska. Dlatego, żeby odciążyć policję od tych takich drobnych rzeczy, którymi się policja powinna zajmować, a na które nie ma ani czasu, ani ochoty, ani środków ku temu. I straż się tym zajmuje. Straż się ma zajmować porządkiem, a policja bezpieczeństwem. Jeżeli policji dodamy jeszcze porządek, to już nie będzie wykonywała tych zadań na pewno. Tym bardziej, że i tak jest niedoetatyzowana wszędzie, i tak jest za mało policjantów, jak im jeszcze dojdą dodatkowe obowiązki, to już będzie tragedia. To może wzorem właśnie tych mniejszych gmin, na przykład Chrzanów-Libiąż, zabrać Straży Miejskiej i dołożyć policji? Proszę Panią, niespecjalnie, bo policja ma swoje środki, a i tak nie ma etatów pełnych obsadzonych. W związku z tym nawet jak jej dołożymy kolejne pieniądze, to oni i tak nie obsadzą tych etatów. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że policja jest finansowana z budżetu państwa, natomiast Straż Miejska jest z budżetu gminy. My nie możemy swoich środków przeznaczać na policję. My możemy ich doposażać w sprzęt. Mogliśmy im pomagać w sensie wtedy, kiedy była służba zasadnicza i można było odbywać ją, prawda, w ramach Straży Miejskiej na przykład, ale nie możemy dawać tych pieniędzy, ale te pieniądze i tak nie przejdą na policję i tak. Czyli Pan nie widzi takiej możliwości likwidacji? Nie, nie widzę absolutnie takiej możliwości. Powtarzam, czystej wody. Panie Prezydencie, pierwsza taka inicjatywa po tej zmianie statutu, prawda, przez radnych. Trochę nie żałuje Pan, że jest ta możliwość, żeby 4,5 tysiąca podpisów mogło wprowadzić projekt uchwały na Radę Miasta? Wie Pan co, ja uważam, że jest to przesada.
albowiem bardzo łatwo jest zebrać 4,5 tysiąca podpisów, tym bardziej, że na ogół ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co podpisują. Mówi im się pewne rzeczy, że to jest, a tak to oczywiście, natomiast nie wnikają w szczegóły, nie badają konsekwencji. Panie prezydencie, to nie pierwszy raz, kiedy się pojawia taki postulat likwidacji Straży Miejskiej. Były to pomysły z policją municypalną. Czy na ten moment Straż Miejska to jest to, co się dobrze w Krakowie sprawdza i co ma zostać? Ja uważam, że się dobrze sprawdza i uważam, że nie należy tego likwidować. Natomiast ten cały pomysł z policją municipalną, ja widziałem taki projekt ustawy, zrobionej zresztą przez komendantów głównie Straży Miejskiej, który jest pomysłem moim zdaniem no niespecjalnie poronionym, trochę poronionym, albowiem on jakby nadaje większe uprawnienia zbliżone do policji. Tu sobie musimy wyraźnie powiedzieć, naprawdę, ja cały czas mówię to wyraźnie, do czego innego jest policja, do czego innego jest straż. I robienie dodatkowej służby z naliczaniem etatów, przechodzeniem, bo to o to chodzi, na wcześniejszą emeryturę i tym podobne rzeczy, jest bez sensu, bo to stworzymy kolejną służbę, a mamy ich naprawdę w nadmiarze. Panie prezydencie, 2 lata do wyborów, działanie palikotowców to jest jakaś desperacka próba uzyskania wyborców? Wiecie państwo, mnie jest trudno powiedzieć na ten temat, ale jak państwo zwrócicie, to większość działań ruchu Palikota, nawet w niektórych założeniach bardzo słusznych, jest przedstawiana w sposób taki bardzo populistyczny i bym powiedział, no czasami nawet kabaretowy. I tutaj też uważam, że jest to bardzo takie pójście pod publiczkę, albowiem mają świadomość tego, że znaczna część ludności ocenia Straż Miejską negatywnie w kontekście tego, że otrzymuje mandaty, ma zakładane blokady i jest to robione to, co oni powinni robić. No ale każdego to denerwuje, jak dostaje mandat, prawda, pan set złotowy czy 50 nawet złotowy.